dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Trenerze, krótki komentarz. Komplet w zawodach. Co jest zaskoczeniem po tym dniu? O, powiedziałbym, że nie ma zaskoczenia. Chcieliśmy, żeby zawodnicy skakali swoje co w treningach. Nie do końca widziałem, ale zawsze tak jest. Pierwsze závory specjalnie tým loči bylo widać, że chcą trochę więcej. I nie byli właśnie w stanie powtórzyć te skoki, ale na dziś plan zrobiony, o to chodziło dziś. Trochę zaskoczeni, bo patrzymy na prędkości Kamila, a tam z jego belek druga najlepsza w treningach. To coś w ogóle dla was znaczy na tym etapie? Dla was zaskoczenie, dla nas nie, bo już na treningach tak było i trzeba, żeby się tego trzymali. Naprawdę ten system teraz jest w pozycji dopracowany i działa powtarzalnie. Z tego się możemy cieszyć. Zawsze warto się porównać z innymi drużynami. Jak to porównanie wypadło? Na pewno zawsze nie wiadomo, na jakim poziomie są inne reprezentacje, ale wiedzieliśmy, że specjalnie ci doświadczeni będą skakać swoje skoki. Kuba dziś też pokazał właśnie to, co w treningach i widać że po prostu, że idziemy w dobrym kierunku. Mówię tylko trochę jeszcze niestabilności w tych skokach jest.